Cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą, mówi pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 31 werset. Wszystko, cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, albowiem Chrystusowi Panu służycie, a ten, co niesprawiedliwie postępuje, odniesie zapłatę niesprawiedliwości, a Bóg nie ma względu na osoby. List do Kolosan, 3 rozdział, 23 do 25 wersetu. Płomienni duchem, służcie Panu. List do Rzymian, 12 rozdział, 11 werset. Tak, nasze codzienne życie jest na chwałę Bożą. Jako, że najlepiej użyć jest do tego ilustracji z opowiadania znanego ewangelisty Harry'ego Ironside'a, który opowiadał o swoich doświadczeniach, przytoczę jego świadectwo. On stał się znanym kaznodzieją, ewangelistą, napisał wiele dobrych komentarzy biblijnych i jak możemy przeczytać w jego wspomnieniach, tak opisywał swoje dzieciństwo. Jako chłopiec pracowałem u szkockiego szewca Dana McKay, który był szczerym chrześcijaninem. Do moich obowiązków należało tłuczenie skóry na podeszwy do butów. Kawałek skóry bydlęcej był cięty na miarę, a następnie moczony w wodzie. Miałem kawałek żelaza na kolanach i płaskim młotkiem ubijałem te podeszwy, aż były twarde i suche. Wydawało się, że to niekończąca się praca i wiele razy byłem nią znużony. Moje zadanie pogarszał fakt, że przecznicę dalej znajdował się inny sklep, a w nim siedział wesoły, bezbożny szewc, który raczył okolice sprośnymi opowieściami, przez co szanowani rodzice bali się go. A jednak w jakiś sposób zdawał się dobrze funkcjonować. Zauważyłem, że w ogóle nie ubijał podeszw, ale wyciągał je z wody i przybijał gwoździami, a woda pryskała z nich, gdy wbijał każdy gwóźdź. Pewnego dnia wszedłem do środka jego warsztatu. Nieśmiało powiedziałem, zauważyłem, że zakładasz podeszwy, gdy są jeszcze mokre. Czy są one tak samo dobre, jak gdyby były ubite? Odpowiedział mi ze złośliwym uśmiechem. W ten sposób wracają szybciej, mój chłopcze. Czując, że czegoś się nauczyłem, opowiedziałem ten przypadek mojemu szefowi. Pan McKay przerwał pracę i otworzył swoją Biblię na fragmencie, który brzmi: cokolwiek robisz, rób wszystko na chwałę Boga. Henry, powiedział do mnie, nie naprawiam butów jedynie dla pieniędzy, które dostaję od moich klientów. Robię to na chwałę Bożą. Spodziewam się zobaczyć każdy but, który kiedykolwiek naprawiłem, w wielkim stosie na sądzie Chrystusowym i nie chcę, aby Pan Jezus powiedział mi w tym dniu: Dan, to była robota, za którą Cię nie pochwalę. Chcę, aby mógł powiedzieć: dobrze wykonałeś, dobry i wierny sługo. Dalej wyjaśnił, że tak jak niektórzy ludzie są powołani do głoszenia Ewangelii, tak on został powołany do naprawiania butów. I tylko wtedy, gdy robił to dobrze, jego świadectwo liczyło się dla Boga. O czym możesz zresztą przeczytać w Kolosan 3 rozdział 23 do 25 wersetu. A wszystko, cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, albowiem Chrystusowi Panu służycie, a ten, co niesprawiedliwie postępuje, odniesie zapłatę niesprawiedliwości,
a nie masz u Boga względu na osoby.